Witajcie moi kochani! Mamy pierwszy odcineczek taki już poeventowy i niezwiązany z eventem, czyli od gąsa do 300 levela. Jak wam obiecałem, tak udajemy się na sektę. Pierwszy raz jest to pierwszy odcineczek z tej oto właśnie mapki, ale podzieliłem go na parę krótszych, żebyście w jednym odcinku nie dowiedzieli się i nie zobaczyli wszystkiego. Oczywiście teleporcik mam. No i jest taki tak zwany przedsionek. On jest bardzo mały. Oczywiście to dla osób, które nie wiedzą, co to jest w ogóle sekta, tak mówię. Osoby, które wiedzą, no to wiadomo, że wiedzą to, co ja teraz mówię. I w przedsionku jest parę potworków. Te parę potworków zabijemy i udamy się dalej. Postanowiłem sobie podzielić filmik z sekty na razie na takie trzy luźne party, ponieważ sekta jest dosyć duża. Jeżeli chodzi o ekspienie, o elity drugiej i tak dalej, stąd postanowiłem ją podzielić. Mamy ten poziom drugi, jest dosyć duży i tutaj właśnie następuje ten poziom na trzy takie jakby strony, w które będziemy się udawać w kolejnych odcineczkach od gąsa do 300 levela. W dzisiejszym odcinku przejdziemy przez tą mapkę, na której jesteśmy i udamy się w lewo. Tam są dwie kolejne duże takie mapki. No tyle, ile czasu, ile ma filmik, tyle spędzimy tutaj na pewno na sekcie. Potem po prawej stronie są kolejne, jak się nie mylę, to dwie mapki. Są również dosyć duże. Pod nami, idąc na sam dół, dojdziemy do sali Tysiąca Świec. Tam też jest, to jest jedna duża mapka, gdzie znajdują się i elity drugie. To jakoś połączymy również z ogólnym expem, czyli filmików z expa będzie w najbliższym czasie dosyć dużo. No i oczywiście nie ma się co dziwić, ponieważ sekta jest expem wystarczającym na to, żeby wbić na przykład 200 level, czyli najbliższe moje 10 leveli ze względu na moje lenistwo i to, że mi się w sumie tutaj nawet spodobało, to nie będę się chciał stąd ruszać, więc tak jak jeszcze do niedawna kręciliśmy dużo filmików z tych ekspowisk koło Tchuza, tak teraz biorę się za to, co kryje w sobie sekta. Także postać rusza, itemków dużo można lotnąć, może nie tak dużo jak tam, na Patrycjuszach na przykład, ale również da radę zarobić po parę milionów za tam plecak, za parę przejść. Idziemy na poziom drugi. I tutaj również jest dużo tego wszystkiego. Oczywiście w międzyczasie jest elitka druga, ale chyba jej teraz nie ma, bo by mi pokazał mój tam jakiś jeden program, który puszcza muzykę, jak jest elita druga, więc nie jest zrespiona, czyli ktoś tutaj może być. To też jest minus sekty, ponieważ ja jestem mało grającą osobą, tak bardzo aktywnie, więc mało osób kojarzy i nieraz ktoś mnie zabije, to mi dopiero potem pisze dlaczego. A ja tak po prostu no, nie kojarzę, w ogóle nie kojarzę ludzi. Nie kojarzę sytuacji, które były kiedyś i tak dalej. Także expimy. Na sekcie znajdują się potworki. Taki przedział to jest, nie wiem, 194, 5, 6, 7, 8. Jeżeli chodzi o elity, nie wiem tam dokładnie, jakie są te w sumie levele, bo się nie przypatrywałem, ale zaraz sami będziecie mogli zobaczyć, jak pójdziemy gdzieś niżej. Są różne profesje, różne nazwy, no to wiadomo. Dla mnie oczywiście najgorsi są magowie, to są właśnie ci. 196 level mają. Jak są w większej grupce, to najpierw ich zabijam, bo wiadomo, że jakoś ja tym swoim tropicielem najtrudniej mam właśnie z magami, więc zawsze wolę zabić je najpierw. Dobra, expimy. W ogóle a propos tutaj już blogu technicznego, to mogę wam powiedzieć, że od dzisiaj w Margonem aktywny jest system związany ze świętowaniem rocznic kont graczy. I dalej cytuję. Chcieliśmy podziękować wszystkim graczom, którzy są z nami przez minimum rok. W dniu każdej rocznicy konta, wszyscy gracze otrzymają od jednego z NPC-ów prezent i życzenia za pomocą wiadomości pocztowej w grze. Uwaga, wiadomość ta zostanie wysłana na postać, która w dniu rocznicy konta pierwsza wejdzie do gry. Wiadomość ta zostanie wysłana tylko w przeciągu tygodnia czasu od upłynięcia daty rocznicy konta. To chyba już o tym wiedzieliście, ale nie wiedzieliście o tym, że dzięki otrzymanemu z tej wiadomości prezentowi uzyskacie czasowy dostęp do specjalnie przygotowanej z tej okazji mapki. Wystarczy, że ten prezent oddacie odpowiedniej osobie, która jest w biurze Margonem, i dostaniecie możliwość wejścia do lokacji. Tararara, tararara, pierdoły, no. Czyli to, co miało być już zapowiadane, było od dawna.
dzisiaj weszło oficjalnie do naszej gry, a dzisiaj mamy jeszcze 17 kwietnia, czyli piątek, piąteczek, piątunio. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, że od rana dzisiejszego dnia mamy dostępny mini event kwietniowy, a tam również pojawił się Witham NPC o imieniu Martins. Dostaniecie od niego zapas zwojów orzeźwiających postać na okres całego weekendu. Zwoje te mają ustawioną blokadę wkładania do depozytu. Pierdoły, pierdoły. Chodzi o to, że skracają czas przywrócenia po śmierci o 7 minut. Więc każdy, kto będzie miał te talizmany, tam kupi je za parę groszy, czy tam chyba dostanie, tak, dostanie je za darmo, po prostu będzie się respił o 7 minut krócej. Dla większości osób to w ogóle się nie będzie respił. Także taki bonus jest na ten weekend. Także to tyle. I do tego jeszcze drugi był ten, druga zapowiedź, czyli obniżenie cen pokojów. Tam też również czasowo, czyli do chyba do poniedziałku rano. Tak, do poniedziałku do godziny około 8. To jest nasz mini event kwietniowy. Tak poza tym to już na mapkach eventowych znowu jest Alicja i Wladimir, u których możecie wymieniać te różne itemki, które macie stare zasmocze łzy, możecie je wymieniać na te złote samorodki albo smorodki. W sumie nie pamiętam, chyba samorodki. To są takie małe, kiedyś byłem w kopalni, to o tym pokazywał mi to jakiś ziomek, takie właśnie. To są jakieś złoża takiego niby nie złota na pewno, takie pierdoły. Ale w grze oczywiście są wzięte pod uwagę i możecie je dostać za sprzedaż starych itemków, które kupiliście kiedyś za smocze łzy. Na przykład tutaj mam jakiś łuk czy coś, to chyba mógłbym właśnie sprzedać za smocze łzy, jeżeli kupiłem za smocze łzy, a nie, te moje są chyba kupione za walutę eventową, to nie. I tak samo jak macie jakieś maskotki za smocze łzy, to większość z nich również można sprzedać, bo to nie jest taki zwykły sklep, tylko tam macie wybór różnych itemków i po nazwach można je sprzedawać. Także są wszystkie itemki, które można kupić za smocze łzy, jeżeli chodzi o pancerzenie, i też maskotki i jakieś tam parę innych pierdół. A tak poza tym to tam jakieś parę nowych strojów jest z Margonem, oczywiście nowe grafiki, paru potworków w międzyczasie tych wszystkich świąt nam się wkradły. Event licznikowy, ta zabawa licznikowa również, to o tym już filmik był. A tak poza tym to nic ciekawego się chyba tutaj nie zadziało. Miałem nadzieję, że jeszcze będą jakieś tutaj kolejne questy związane z eventem, no ale jak widzicie nic tam nowego nie dodali i nam skończyło się na chyba sześciu questach i tej zabawie licznikowej, także nie jest źle, nie jest dobrze, chyba że coś jeszcze na przełomie najbliższych, ile tam chyba 2 tygodnie, niecałe 2 tygodnie, to tyle jeszcze czasu jest, żeby coś mogli dodać, ale wątpię, żeby coś dodali, no ale możemy czekać. A tak poza tym to wracamy sobie na sektę i patrzymy, co ja tutaj znowu wyprawiam. No jesteśmy na tym drugim poziomie już, jak zauważyliście. Mówiłem wam, że to jest duże, można tutaj dużo expić. Oczywiście nie widać tego postępu w moim levelu aż tak bardzo, no ale to już jest ze względu na to, że ten level jest dosyć wysoki. Także żeby wbić level, to tutaj naprawdę trzeba się trochę pomęczyć. Chociaż jak nie ma dużo osób, to bicie tutaj, expienie tutaj jest bardzo przyjemne, bo jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ale jak chcę coś nagrać, to niestety muszę się poświęcać i albo w nocy, albo wcześnie rano spróbować poekspić, bo inaczej tutaj ktoś raczej zawsze się będzie kręcił, zawsze powybija parę potworków, a mnie to denerwuje, bo jakoś jak już widzę ten exp, to wolę, żeby był cały, a tu się okazuje, że ktoś na przykład nie bije pojedynczych i zostaje połową mapki, bo ktoś tylko leci i większość grupek tylko zabija. Także to mnie trochę nieraz denerwuje, to już nawet mi się nie chce tam iść i ekspić, bo wolę poczekać trochę i aż się zrespią z powrotem. Jak nikogo nie będzie, to ja sobie je pozabijam. Została nam jeszcze góra. Tutaj są te najlepsze potworki dla mnie, czyli tam wojownicy. No ale tutaj znowu jest ten mój mak. Jest jeszcze drugi mak. Chyba ma mniejszy level, ale jak ich się weźmie parę w grupie, to już dla mnie może być nawet problem. Chociaż nawet teraz prawie mogłem zostać zabity, ale na szczęście nie zostałem. Dobra, lecimy. Tutaj też są, o, są i tutaj łowcy, ale łowcy też nie są źli. Tutaj jest jeden mak, ma 196, jest ten drugi mak. No, obydwaj są dla mnie groźni, ale
Już mniejsza o to, ten ma 195 level. No i oczywiście zostaje tutaj jakiś wojownik, to tam pół biedy. Także mówię wam, exp tutaj jest dosyć przyjemny, już dla mnie od 190 levela, już nawet jakbym miał w sumie niższy level, to chyba nie byłby dla mnie problem, bo moje Q jest niezmienne od paru leveli dobrych. Także mógłbym tak samo expić teraz, jak i parę leveli wcześniej. No ale udało mi się dobić ten 190 na spokojnie. To teraz może jakoś bardziej ruszymy z kopyta po tych świętach i sobie tutaj więcej poexpimy. Także kończymy. Jeszcze nam zostały dwie grupki i mamy już zwiedzoną jedną tak zwaną, no tak jedną trzecią z tego, co wam mówiłem na początku, czyli całą lewą stronę. A miejmy nadzieję, że uda mi się nagrać na za tydzień już prawą stronę i coś na pewno jeszcze do tego dołożymy. Na pewno będzie dłużej, bo tam chyba trochę więcej tego jest. Także to tyle. Ja uciekam. Do zobaczenia w kolejnym odcineczku z tej właśnie oto serii.